Eka, z tej strony Kondys I w końcu zaczekajcie się, się buildów na Nekromantę Trochę panuje przeświadczenie, że Nekromanta jest najsłabszą klasą Z czym się zdecydowanie nie zgodzę Na pewno sobie będzie radził o wiele lepiej na wyższych levelach Zwłaszcza gdy już ma dostęp do swoich tablic mistrzowskich Gdy ma dostęp już do nawet pasywek na poziom tam 28 chyba można je około dorwać Więc tutaj może być troszkę poszkodowany w becie, ale na pewno nie ma co tego od razu skreślać jest to oczywiście najmniej mobilna klasa, więc samo tutaj przechodzenie kampanii może być u niego najdłuższe. Ale jeśli lubicie klimat takiego mrocznego wojownika, to na pewno będziecie zadowoleni. I tak. Jak działają moje filmy z poradnikami tutaj tymi na start? Przystaję Wam 4 buildy. Dlaczego 4? Uważam, że w Diablo 4 fajnie mieć przygotowane cztery różne warianty postaci. Ja tutaj nie przedstawię ścieżki, jak po kolei robić postać tylko przedstawię wam cztery różne konfiguracje od siebie, które pokażą wam różne możliwości klasy, jak można je budować, ciekawe zależności i to tutaj, żebyście mieli później w grze łatwiej, żeby sobie sami to zbudować. Możecie te buildy kopiować jeden do 1 czy polecam? Może nie polecam do końca kopiować jeden do jeden. Na pewno jeśli dostaniecie już tam jedną legendarkę więcej czy coś w tym stylu, to już będziecie mogli pewnie zrobić dookoła tamtej legendy coś innego. Tutaj tak na przykład na sam start ja daję tylko i wyłącznie moce z kodeksu z pierwszego, drugiego i trzeciego aktu, ponieważ pierwsze nasze tutaj zmagania w Diablo 4 od poziomu pierwszego do około 35. będziemy właśnie na tych trzech aktach robić. Więc wszystkie moce z kodeksu, z Kejzistanu, z Havezaru są po prostu niedostępne, nawet skoro są od okultysty, są z kodeksu, ale wciąż nie możemy ich zdobyć. Ale wciąż traktuję to jako build od pierwszego do 50. Więc spokojnie tutaj możecie sobie tym zacząć, i przejdźmy właśnie do buildu. Będzie to build pod przywołańca, pod szkielet i golema, ale tutaj z lekkim takim twistem, z lekkim tutaj zamieszaniem. Ponieważ będziemy tutaj walczyć mocno pod cień, mamy bardzo przyjemny aspekt u nekromanty, który powoduje, że krytyczny atak z rozdarcia, suera powoduje przyzwanie tutaj pola moru, blighta. Więc nasze drzewko również wygląda bardzo ciekawie. Albowiem wybieramy dwie zdolności główne, ale na pasku używamy tylko i wyłącznie rozdarcia. Więc tak, zaczynamy sobie od ripa. Czyli tutaj naszej kosy bierzemy sobie, żeby złożyć zwłoki pod sobą. Dzięki temu, nawet w trakcie walki, będziemy tutaj spokojnie mogli przyzywać dodatkowe szkielety, nawet kiedy tutaj raz na jakiś czas padną. Możemy używać też zdolności Decompose, rozkładu, wtedy przyzywałem więcej zwłok. Ale ja tutaj też planowałem zrobić takiego wojownika wręcz, taki nekromanta, który leci razem z armią, tak na czele. Wydaje mi się, że jest o wiele fajniejszy klimatycznie, więc tutaj no też. Zależy od tego, co, co chcecie. Co nie, każdy z tych moich buildów uważam, że się zrobić pod siebie, tak jak uważacie. Ja tylko Wam daję przykład, jak ja bym to zagrał. Ale też, jeśli tutaj wolicie trzymać się z daleka, to spokojnie tutaj w ten sposób można iść. Ale też, żeby nie przedłużać, ja tutaj często się rozgaduję w tych filmach, ale tak widzimy. 5 punktów w rozdarcie i wzmocnienie tutaj na to, żeby im więcej mamy minionów, im więcej mamy przywołańców, tym więcej obrażeń dodajemy. No, i oczywiście 5 na 5 rozkład wraz z runą, że wrogowie pod wpływem pola moru otrzymują większe obrażenia. Dalej idziemy sobie, wzmacniamy naszych szkieletów wojowników. Bierzemy sobie więzienie z kości. Więzienie z kości bierzemy dlatego, ponieważ mamy też tutaj bardzo fajną moc, która powoduje, że po tym jak więzienie z kości zostaje zniszczone, to eksploduje. I mamy też kolejne połączenie z polem moru, że z chwilą, kiedy stworzymy więzienie z kości, też pojawi się dodatkowe pole moru, które zadaje nawet 100% więcej obrażeń. Tutaj w przypadku akurat tej mocy, no to oczywiście z kodeksu będzie 50%, ale wciąż no, jest to darmowe stworzenie tego pola muru. Nie musimy używać esencji, i też mamy wtedy zwolnione tutaj miejsce na pasku. Pamiętajcie, w Diablo 4 jest nie taka interakcja, że jeśli jakaś zdolność, jakiś aspekt tworzy inną zdolność, to zawsze skaluje się to ze zdolnościami, jaką my mamy w drzewku. Jeśli bym tutaj miał jeden punkt albo 0, będzie to w sumie takie samo, ale jeśli mamy już 5, no to mamy tylko 50% więcej obrażeń, więc jest to fajna sprawa. Dalej, wzmocnienie, żebyśmy dostawali esencję za zbieranie tutaj zwłok. Nie mamy eksplozji zwłok, ale te zwłoki pochłaniamy po prostu przywołując szkielety. Dalej, tutaj bierzemy klątwę, wzmocnienie naszych szkieletów magów. Bonus do walki wręcz. Pamiętajcie, że jeśli wcześniej braliście rozkład zamiast cięcia, to wtedy tutaj może nie będzie to aż takie dobre. Ale też zniedołężenie. Bardzo fajna klątwa. Najlepiej pod zmniejszenie odnowienia. Wtedy nasze tutaj, nasze tutaj więzienie z kości ma mniejsze odnowienie. Fajna sprawa. Dalej, runę na ciemność. Kolejne wzmocnienie, tym razem Golema. No i trochę tutaj zbawowanie naszych minionów. Jeśli chodzi o końcową pasywkę, wybrałbym sobie Shadow Blight. Powoduje, że zdajemy tutaj bardzo mocne obrażenia właśnie od cienia. Dlatego też u tego nekromanty bierzemy sobie szkieleta Maga Cienia. Więcej, więcej szkietu wojowników. Ponieważ nasze rozdarcie bije więcej obrażeń, im więcej mamy samonów i golem akurat pod absorpcją naszego zdrowia. Jesteśmy tutaj z przodu walki, jesteśmy tutaj cały czas na froncie tym naszym necromantom, więc tutaj część tych obrażeń, żeby przychodziła na naszego golema, będzie to fajne. Bardzo prosty, bardzo przyjemny build. Możemy tym dokładnie grać tak jak zwykłym przywoływaczem, ale myślę, że tutaj w związku z tymi zdolnościami cienia, w związku z tym więzieniem kości, będzie to o wiele ciekawsze. Zwłaszcza, że więzienie z kości daje nam więcej esencji, im więcej wrogów weźmiemy w środku. Więc możemy to też używać jako bardzo przyjemny generator. Ogólnie jest to chyba nawet taka najciekawsza konfiguracja na start, mało typowa, taki właśnie przywoływacz, ale jednak z takim tutaj lekkim właśnie zakrętem w stronę tych obrażeń cienia. Powinno się fajnie tym levelować. Kolejny build na koszmar early. I koszmar early jest to build, który został stworzony z taką myślą, że możemy się przerobić w ten build, żeby przejść capstone dungeon, żeby móc po skończeniu kampanii przejść na koszmar, i tym buildem zaczynamy na koszmarze już farmić sobie, żeby zdobywać unikaty, jakieś fajne legendarki. Po prostu już jest to build, w którym wchodzimy tak już na poważnie w endgame. Tutaj wciąż nie używamy żadnej wydropionej mocy legendarnej. Wszystkie moce legendarne są z kodeksu, więc nieważne, czy wydropiliście jedną, 10, 0 legendarek, możecie ten build spokojnie zrobić na poziomie 50. Ja akurat tutaj przestawię wersję na poziom 60, żeby tutaj też pokazać Wam taki wstęp jeśli chodzi o paragony, tablice mistrzowskie. A więc, jak możecie zauważyć, jest to akurat nekromanta pod kości, głównie tutaj pod włócznię z kości i pod ducha z kości. Jeśli chodzi o włócznię z kości, mamy bardzo fajny aspekt w trzecim akcie, zarobienie kampanii. Powoduje, że każdy wróg poza pierwszym, trafionym przez włócznia z kości, zostaje odsłonięty i tutaj szardy, które zostają rozbite z naszej włóczni, zadają też zwiększone obrażenia wrogom, którzy są odsłonięci, więc ogółem Nasza włócznia z kości zadaje potężne obrażenia obszarowe i tutaj w sumie też im więcej wrogów tym nawet działa efektywniej. I tutaj nie będziemy używali też ducha z kości, żeby on tutaj zrobił też mordęgę, ponieważ mamy oczywiście tutaj bardzo dużo esencji, ale przejrzymy sobie na spokojnie do buildu. Jako generator używamy kościanych odłamków, jest to dosyć spokojny generator, podoba mi się, jest po prostu spoko. Bierzemy sobie tutaj, że nasze znosi główne zużywają więcej, esencję esencja zadaje więcej obrażeń. To jest taka podstawa w sumie pod skości. A w bierzemy taką, że pierwszy wróg trafiony nią jest odsłonięty. Więc widzicie, mamy wzmocnienie, które powoduje, że pierwszy wróg jest odsłonięty. Mamy aspekt, który powoduje, że każdy inny wróg poza pierwszym jest odsłonięty czyli każdy wróg trafiony przez naszą łuźnią skości odsłania. Jest to też bardzo fajny build, jeśli chodzi o supporta kromandę, żeby właśnie odsłaniać wszystkich wrogów. Jest to chyba najlepszy build do odsłaniania w całej grze, no bo każdego wroga, którego trafimy, odsłaniamy. Jest to bardzo fajne. Dlatego też używamy tutaj szmaragdów broni. Mamy tutaj dodatkowe obrażenia odkryte, wrogom, którzy są odsłonięci. Kolejna zdolność, krową mgła. No na koszmarze już jednak pasuje mi coś pod defensywę. Krową mgła daje nam nietykalność. Jest to chyba też najmocniejsza zdolność defensywna w całej grze. Super sprawa. Bierzemy sobie runę, żeby zostawiał te zwłoki. Ostatnio oczywiście szkielety, to wciąż jest build nie aż tak do końca pod przywońców, ale szkieletów i magów warto mieć ze sobą, więc te pasywki bierzemy. Przy okazji więcej esencji za zbieranie zwłok. Zwłoki też, też tutaj zbieramy akurat szkieletami. Więcej obrażeń przeciwnikom dystansu, więcej obrażeń przeciwnikom przeklętym i tym razem klątwa, ale pod tutaj można powiedzieć Calling strike'a, czyli pod zabijaniem wrogów poniżej 10% zdrowia. Nie mamy tutaj cooldownu za bardzo, poza duchem z kości. Więc nie ma tutaj co brać tego tutaj lewego przejścia. A propos ducha z kości, no to właśnie, maksujemy go, bierzemy sobie dla niego większe kryćczens, ponieważ duch z kości ma tutaj razem z pasyfikami bardzo fajną rzecz, że im więcej esencji zużyjemy, tym mniejszy jest jego cooldown. A sam duch z kości, również tutaj, kiedy skrytuje, to zmniejsza swoje odnowienie. Więc zadając potężne kryty za potężną ilość esencji, możemy sobie praktycznie wyzerować jego cooldown. Chociaż też zerowanie jego odnowienia nie ma aż tak dużo sensu, ponieważ musimy od nowa nabić całą esencję. Duch kości zawsze używa całą naszą esencję, więc nie ma sensu skracać odnowienia do zera, tylko właśnie na tyle, jak na przykład zajmuje nam naładowanie całego zasobu w 4 sekundy. No to właśnie dla nas tutaj duch kości powinien mieć odnowienie około 4 sekund. Na koniec tutaj lekkie wzmocnienie szkieletów. No a tutaj, żeby po prostu atak speed, kiedy my jesteśmy w pełni sił. W miarę, w miarę fajna rzecz. Taka jeśli chodzi o takie pojedyncze rzeczy najmocniejsza tutaj. No i oczywiście na sam koniec Ossified Essence, też tutaj taka legendarna pasywka, która jest zdecydowanie najmocniejsza u Nekromanty. Zdajemy 1% więcej obrażeń za każdy punkt esencji powyżej 50. My tutaj, mam nadzieję, że go tutaj wstawię, tak mamy Requiem Aspect, który daje nam maksymalną esencję za każdego miniona. Mamy tutaj minionów jak dobrze pamiętam 7, więc na wejście mamy plus 20 do esencji. Czyli na wejście mamy tutaj 70% obrażeń więcej z tego Nouda. Potem, jeśli mamy już jakieś inne itemy, pod więcej esencji i tak dalej, to się to jeszcze zwiększa. Ale no, jeden punkt, który daje nam 70% więcej obrażeń. No to jest kosmos po prostu. Więc tak, tam na przykład tutaj wydajemy 3 punkty, żeby mieć 9% więcej obrażeń, co nie? A tutaj 1 na 70% więcej. No, robi to robotę. Dlatego też pewnie dużo osób narzekało na nekromantę, no bo nie mieliśmy do tego dostępu. Nekromanta na endgame bardzo się odpala. No i sobie pokażmy tutaj akurat jeszcze chwilę paragony. Pierwszy griff tutaj na odsłonięte cele. Tak jak mówiłem wcześniej, odsłaniamy każdego wroga, którego trafimy. Więc tutaj też nic dziwnego, żeby tutaj odsłaniać sobie te cele. Potrzebujemy 15, 1529, mamy elegancko. I potem idziemy sobie na tablicę z legendarnym węzłem na to, że jeśli trafiają wroga naszą zdolnością kości, to nasza esencja się zwiększa, maksymalnie do 22 Więc tak jak mówiłem wcześniej, no każdy ten punkt w esencji to jest 1% więcej obrażeń, więc w tym przypadku to jest ponad 20% więcej obrażeń, nie licząc, że sam ten node nam daje jeszcze 8% obrażeń No to też tutaj kliknięcie jednego legendarnego węzła, 30% więcej obrażeń, no okej, okay, fajnie, <laughs> bardzo, bardzo dobrze więc ustawienie, góra, lewo glif, dół, prawo, właśnie tutaj ten legendarny note. Bone Graft, czyli tam jakieś połączenie kości. no. Graft no to mi się kojarzy, tylko i wyłącznie z Godric the Grafted <grafy> z Elden Ringa. Ale tak, to był building na Early Koszmar. Tym buildem spokojnie wejdziemy na koszmar i spokojnie będziemy też farmić na koszmarze. Tutaj główna nasza defensywa to jest już to zniedołężenie. Ewentualnie krwawa mgła, no i trochę tutaj szkieletów przed nami. Jeśli tutaj czujecie, że szkielety dużo giną, pamiętajcie, że możecie dać sobie też tarczowników. Na pierwszą tutaj runę. Wtedy oni negują trochę więcej obrażeń. O wiele więcej będą przeżywać. Obecnie nie wiemy, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak bardzo tankowe będą szkielety na koszmarze. Ale jeśli dam sobie tutaj tych tarczowników, wrogie będą pod wpływem klątwy, na pewno tutaj nasze szkielety nie będą umierać. Nie będzie to problemu. A golema poświęcamy, żeby mieć więcej obrażeń odkryta. My tutaj dużo kry krytujemy tą włóżnią, Więc to też spoko sprawa. Dobra, buildik na Late Koszmar. I tutaj możecie widzieć dosyć podobną zależność jak wcześniej, ponieważ znowu będziemy się bawić w to połączenie, że nasze rozdarcie powoduje przywołanie moru. Ale tym razem tutaj z lekkim twistem. Znowu, <laughs> ale tym razem znowu twist, ale inny. Używamy dwóch unikatów, jak to zawsze tutaj na tym trzecim buildzie. To jest build na late koszmar. Już na wejście na udrękę uznajemy, że na koszmarze farmiliśmy, zdobyliśmy jakieś unikaty, zdobyliśmy legendarki jakie chcieliśmy, i tym buildem możemy swobodnie wejść na udrękę. Czy będzie go łatwo zdobyć, czy trudno? No to to już nie jestem w stanie stwierdzić. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy tutaj farmienie unikatów na koszmarze będzie miało sens, czy nie. Tak, jakby diablo jest grom pod grind. Jaki sobie cel musimy ustawić? I tutaj też żeby tutaj tak nudnych tych buildów nie pokazywać, tutaj żeby pokazywać jakieś zależności, to tutaj pokażę właśnie fajną zależność w tym buildem i tymi unikatami. Więc właśnie co robi nasza tutaj kosa dwuręczna? Powoduje, że nasze zdolności cienia oziębiają wrogów, plus na szczęśliwy traf mamy szansę, że nasze zdolności cienia mają szansę na wygenerowanie esencji na, na zamrożone cele. Więc dzięki temu mamy darmowe efekty kontroli tłumu na każdego wroga, którego trafimy oraz właśnie dodatkowe wygenerowanie esencji. Nie jest to może aż tak OP, ale widzimy tutaj, że sama ta kosa daje Darkness Skill Damage, czyli zwiększenie obrażeń cienia, obrażenia zabrożonym wrogom i obrażenia wyziębionym wrogom. Powinno tutaj sporo tych właśnie obrażeń dodać. Bierzemy sobie jeszcze buty, które powodują, że pod naszym rozdarciem, pod naszym suwerem tworzy się taka wyrwa, która właśnie też dodaje obrażenia od cienia. Tak jak widzicie używamy szkieletów, tutaj akurat nie używamy golema. Tym razem bez Critical Strike Damage. Myślę, że tutaj Attack Speed będzie fajniejszy. Magowie, oczywiście, pod cień. I tutaj, szklety do walki wręcz to. riperzy, żniwiarze nie pod wysuwanie zwłok, żeby też tutaj widzimy Corps Explosion, sobie te zwłoki eksplodować. Dobra, drzewko. Drzewko tutaj, początek bardzo podobny jak wcześniej. Widzimy tutaj, właśnie, ripa, rozdarcie, mur. Przyjmę sobie, że szkielety wojewnicy mają więcej obrażeń, więcej zdrowia. Bierzemy sobie tutaj jeden w korpus eksplo I tutaj eksplozję zwłok też bierzemy, że będzie z zdolnością cienia. Trzy punkty na generowanie esencji za pochłanianie zwłok. Tutaj widzimy znowu walka wręcz. Więcej ob obrażeń otrzymywanych przez wrogów blisko nas, i my otrzymujemy od nich mniej obrażeń. Zmocnienie szkletów magów i dwie klątwy. Czemu bierzemy dwie klątwy? Właśnie zaraz co znajdę, za, za sekundkę. Tak, tutaj w pierścieniu mamy to. Dodajemy więcej obrażeń od cienia wrogom, którzy są pod efektem i z niedomężenia i Żelaznej Dziewicy. Tutaj przypominam, że nie bierzemy tylko i wyłącznie z kodeksu, ale sobie możemy tutaj właśnie jeszcze plus dwóch szkieletów magów, plus dwóch szkieletów wojowników. Dzięki temu mamy też tutaj nawet fajną armię umarłych, która tak jak mówiłem nie powinna umierać. Powinni sobie tutaj spokojnie, fajnie żyć. Dalej tutaj pasywki na cień, no i trochę tych wzmocnień tutaj szkieletów, no bo jednak jak inwestujemy w tyle szkieletów, no to fajnie żeby żyły, fajnie żeby sobie radziły. Ale oczywiście pasywka legendarna, Shadowblight, Mamy też tutaj wzmocnienia na Shadow Blight. tutaj na przykład w tym ringu, więcej obrażeń po uruchomieniu właśnie naszej Shadowblight pasywki, no i też za każdym razem, gdy tutaj Shadowblight staje obrażenia, zwiększa obrażenia kolejnego tutaj Shadowblighta. Paragony, no tutaj począteczek pod efekty kontroli tłumu, tak mówiłem, dla nas każdy wróg jest wyziębiony, więc tutaj zwiększenie tych obrażeń pod efektem kontroli tłumu. Tutaj trochę widzę, że dużo int dałem, ale to widzę, że jest też wyjaśnione tym. Powinienem nawet tutaj pójść po pewnie tego, To byłoby lepiej. Bo te dwa punkty dają 10 inteligencji, a te punkty też dają 10 inteligencji i jeszcze armor, więc to jest o wiele mądrzejsze połączenie. Kolejna tutaj, kolejna tablica jest tutaj pod Legendary Note to Wither. Powoduje, że nasz Shadow Damage w, w czasie ma szansę zadać więcej obrażeń za każdym razem, kiedy zadaję te obrażenia w czasie. Szansa jest zwiększona za to, jak dużo mamy siły woli. Na początku tej siły woli dużo nie mamy, ale coś tam, coś tam zawsze bijemy. Tutaj akurat mamy glif pod Siłę woli, który powoduje zwiększenie naszych obrażeń od cienia. Dalej, kolejne tutaj, kolejna legendarna tablica. No aż tak dużo tutaj się nie, nie zdążyło wybrać, ale to jest Flash Iter. Po tutaj zebraniu 5 zwłok zadajemy większe obrażenia przez 40 sekund. My tutaj ak akurat w drzewku za pochłanianie zwłok otrzymujemy dużo esencji więc fajnie sobie tutaj pochłonąć dużo zwłok i potem się tutaj rozkręcić z naszym rozdarciem. Powinno, powinno, powinno działać fajnie tutaj. Nie ma prawa nic nie działać, ten build sobie na pewno poradzi na udręce. No i teraz build na endgame, taki do którego powinniśmy dążyć, powinniśmy, możemy dążyć. Które pokazuje już nam tutaj pełną siłę nekromanty. I dla mnie, właśnie ten build jest naprawdę bardzo mocny. Tutaj nekromanta jest w stanie pokazać swoje fajne tutaj strony. I jak widzicie, ten build już nawet nie ma przywołańców, więc na sam koniec bez przywołańców. Ale tutaj głównie będziemy grać pod Deflet Visage, to jest najważniejszy unikat w tym buildzie. Powoduje, że włócznia z kości pozostawia za sobą takie echo, które eksploduje, gdy leci. No jest to totalnie przesadzone, biorąc pod uwagę to, że włócznia z już zadaje bardzo fajne obrażenia. To jeszcze ciągłe tutaj wybuchy w trakcie lotu tej włóczni, no to będzie, będzie miazga. Przy okazji, Amulet Selig, więcej zasobu, Build pod kości, więcej zasobu, no to jest potężna sprawa. Starless powoduje, że każdy kolejny rzut umiejętności głównej kosztuje coraz mniej esencji. Nie jestem pewien jak działa redukcja kosztu esencji z właśnie działaniem tych tutaj bonusów pod kości, ale wydaje mi się, że powinno to być dobre. Ta interakcja powinna działać tak, że właśnie my zużywamy nie esencji, więc dopóki nie zużywamy pełnego zasobu, no to chyba, chyba jest git. No bo tutaj widzicie, że ducha z kości nie używamy. No i spodnie, temerity. Najlepsze spodnie w całej grze, no to można je sobie założyć, jak już robimy taki przesadzony build. Oczywiście wciąż plintering aspekt na esencję. I dobra, tutaj ten początek chyba kojarzycie. To jest dokładnie ten sam początek, co mieliśmy na naszym tutaj buildzie pod kości, naszym koszmarnym. Ale tym razem właśnie tutaj korpus Explorer na piątce. Sporo obrażeń za eksplozji zwłok. Przy okazji, Pond Prison bardzo dobre generowanie esencji, plus generowanie umocnienia. Więcej przeżywalności. Tutaj więcej obrażeń za zwłoki. Dalecy wrogowie otrzymają więcej obrażeń. Zniedołężenie też się bardzo przydaje. Jako ten mechanizm defensywy, tutaj bardzo dużo defensywy mamy. Ale też te obrażenia z powinny być przesadzone. Przy okazji, pomagając sobie tym korpus Explo. Nie ma szans, żeby tutaj coś było złego. Pasywki na kość. I tutaj wzmocnienie, że sacrifice, czyli poświęcenie naszych szkieletów daje nam o wiele więcej. No i też najważniejsze, ossified essence. Dzięki temu mamy ogrom obrażeń. No i dobra, czas na tablice mistrzowskie. Tutaj początek chyba będzie taki sam jak wcześniej. Nawet nie, nie do końca. Mamy tutaj obrażenia, kiedy jesteśmy umocnieni. No umocnienie mamy tutaj głównie za pomocą e, tego bond prizona, ale myślę, że spokojnie wystarczy. Dalej, kolejna ta tablica, tej bone też możecie kojarzyć, więcej maksymalnej esencji, więcej obrażeń, plus, więcej obrażeń za maksymalną ilość esencji, więc po prostu obrażenia na obrażeniach, na obrażeniach, <laughs> jest to bardzo mocne. Tutaj przypomina też, że sam sama ta tablica mistrzowska ma tutaj dodatkowo maksymalną esencję, tak, 16 16 32. tutaj już nagrywa to trochę późno, zaraz idę spać. Dzisiaj przeprowadzka była to jest to naprawdę wyrąbany z butów. Obudziłem się po czwartej. Content muszę wam robić jak nie teraz, to kiedy, więc tutaj jeszcze dokończymy sobie. Poradzimy sobie. Jeszcze tutaj 5 minut nam zostało. Spokojnie kandyś poradzisz sobie. No, zwiększe na zdawane wrażliwym wrogom. Prosta sprawa. Widzimy: dół, prawo, legendarny węzeł. Yy, góra lewo glif. Potem kolejny środek tutaj. glif na. Obrażenia od trafień krytycznych. A tablica mistrzowska jest pod flash i dobrze nam znanego. Jest to chyba nawet najlepsza tablica mistrzowska, taka, można powiedzieć, najbardziej uniwersalna dla nekromanty. Zużywałem 5 zwłok, mamy 40% więcej obrażeń. no Szkoda, by tego nie używać. Bardzo fajna sprawa. Widzimy. Na, na, na samym środku u góry legendarny węzeł, poniżej niego glif. Kolejna ja tabl tablica mistrzowska. Stand of death. Kiedy mamy dwa zwłoki dookoła siebie, otrzymujemy damage reduction. Kiedy nie ma zwłok, dodajemy większe obrażenia. Też tutaj w miarę prosty node zawsze nam daje albo obrażenia, albo wytrzymałość. Super sprawa. Widzimy od dołu legendarny węzeł, powyżej glif, a glif jest taki, że zwiększa obrażenia, gdy nie mamy przy sobie przywołańców. Nie mamy przywołańców, działa idealnie. I potem kolejna tablica mistrzowska. Tutaj akurat jest pod blood pod overpower, ale my tutaj bierzemy sobie tylko dookoła damage while fortified i zwiększone leczenie. Myślę, że to leczenie się przyda. Znaczy tutaj ta, tą fortyfikację mamy, no to też fajna sprawa. Glif to akurat pod to, że wrogowie pod wpływem klątwy otrzymują od Ciebie większe obrażenia. Widzimy góra prawo Glyph Tutaj tak środek góra. Legendarny węzeł. No i dobra, jak się podobało? Akurat tutaj nie zrobiłem nic pod krew. Jeśli chcecie build pod krew, to macie oczywiście go na moim Discordzie jeszcze, ale... Obecnie myślę, że te dwa, można powiedzieć warianty, te dwa style gry pod cień i pod kość są zdecydowanie najciekawsze. Pod krew mam nadzieję, że wyjdzie jakiś Unikat jeszcze, czy jakieś moce legendarne, o których nie mamy pojęcia. I wtedy też tam się coś rozwinie dokładnie, ponieważ nie mają takich dużych obrażeń w jeden cel, a jednak Diablo 4 bardzo się skupia na obrażeniach w jeden cel. Jakoś sobie po prostu nie mogę tego fajnie rozkminić. Mamy niby tą zbroję pod te, można powiedzieć krwawe duchy kości. Ale nie jest to za mocne. Plus, robienie buildu pod jedną legendarkę, dobrze wyrolowaną, nie podoba mi się do końca też. Więc tutaj wolałem tego tak dużo nie opisywać. Jeśli chcecie właśnie ten build, no to macie w opisie. Macie na, na Discordzie. Nie jest aż taki warty pokazywania. Ale jeśli ktoś akurat chce sobie zobaczyć, no to śmiało możecie. Dobra, ja idę to montować jutro. Bo to pewnie właśnie wrzucę w niedzielę. To dla Was będzie jutro poniedziałek, czyli jutro będzie Łotrzyca. Jako ostatni bilet na premierę i później już filmy o tym jak zdobyć konia O tym filmy będą, yy, jakie mamy ścieżki na levelowanie I może zdążę tam jakieś recenzje zrobić, poradnik dla początkujących Tyle rzeczy do robienia, jeszcze tutaj magisterka oczywiście i tyle tematów mam, jejku, dobra Nie będę tutaj marodził, lecimy z tematem Będzie fajnie, będzie dobrze, Diablo 4 już za no 5 dni, więc do przodu, do, do przodu Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się. hej, papa, pa. dbajcie o siebie, hej Dziękuję bardzo wspierającym, dzięki którym jestem w stanie robić tak dużo filmów. Jesteście wspaniali.